blisko do tego wywiadu, który udzieliłaś. Taki bardzo... Dużo tam goryczy było w tym wywiadzie. Tym, w którym mówiłaś, że są układy, że nie można się dostać do serialu. Wiesz co, nie, ja powiedziałam co inaczej, że inne były czasy kiedyś. Z racji tego, że jest kryzys ekonomiczny, są cięcia, nawet zorganizowanie takiego castingu, to też są nie małe pieniądze, więc podejrzewam, że no musimy, wszyscy sobie jakoś muszą radzić, tak? I ten cały balans, celebrytyzm, wydaje mi się, że to ludzie mają tego już powyżej uszu. Ile można mówić o nowych torebkach, ile można mówić kto co ma na sobie. Nie można patrzeć ciągle na ludzi przez pryzmat ciucha, na litość boską. Dlaczego się nie promuje ludzi, którzy... Nie muszą mieć najnowszych ciuchów, nie wiem, rzeczy z kolekcji, a robią świetną muzę, robią fajne spektakle. Dlaczego my o tym nie mówimy? Ja wiem, że jest moda na złe informacje, ale to od nas zależy, tak? Od ciebie, ode mnie, od innych, żeby coś po prostu zmienić. A powiedz w takim razie, jak młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą do zawodu, mogą się wypromować, mogą się dostać do takiego serialu? Nie mam pojęcia, czy wypromować. W ogóle słowo, jak ja słyszę, wiesz, PR i promocja, to po prostu mi się coś robi na organizm. Mi jest trochę szkoda. Jak zdobyć chociaż jakąś najmniejszą rolę? Nie wiem. Mnie nie pytaj, bo ja jak skończyłam w styczniu zdjęcia w plebanii, to nie słyszałam o żadnych zdjęciach próbnych do żadnych innych nowych projektów, więc ja już na razie nawet nie to, że nie szukam, ale zajmuję się tak naprawdę kolejnymi projektami muzycznymi z Markiem Siemieraszko, z którym Marek napisał przepiękną piosenkę do Opola, która nie weszła. Robimy kolejne razem rzeczy i to mnie strasznie kręci.